Jestem katolikiem i wołam do Ciebie, katoliku, Polaku, obudź się. Czas, w którym żyjemy, jest to czas znaków. W Ewangelii Świętego Mateusza Jezus mówi do mnie i do Ciebie, rozdział 26, wers 41: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Zobacz na daty. Zobacz na daty. Właśnie odbyły się i skończyły 38. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Od 1 do 6 sierpnia 2023 roku. Wzięło w nich udział 1 500 000 osób. Były to pierwsze Światowe Dni Młodzieży, w których słychać było nie język katolika. Ale język polityka. Normy ONZ, normy unijne, zrównoważony rozwój, ślady węglowe. To się wydarzyło pierwszy raz. Pierwszy raz miało to miejsce w takie światowe dni młodzieży, żeby każdy z uczestników dostał takie, a nie inne informacje. Wiesz o tym? Wiesz o czym mówię? Jeśli nie, zapoznaj się. Druga data, 15 października tego roku, mamy wybory w Polsce do Sejmu i Senatu. Bardzo ważna data dla nas. Tam będą również pytania. Znasz je już? Czy na pewno wiesz i przemodliłeś się, jak masz odpowiedzieć? Trzecia data, w październiku od 4 do 29 października, ma się odbyć Synod o Synodalności w Rzymie. Jest już wydany dokument roboczy, instrumentum laboriis. Czytałeś go? Zapoznałeś się z nim? Czy wiesz o czym tam jest mowa? To jest napisane czarno na białym, każdy może zerknąć. Eee, to jest czas, kiedy masz czuwać. A czuwać to w tym wypadku znaczy czytać, dowiadywać się. To nie jest poza tobą, bo jesteś katolikiem, jesteś Polakiem. Mamy również ciekawą datę w tym samym czasie. Od 27 lutego 2023 roku do roku 2024 są negocjacje we wszystkich krajach na temat traktatu pandemicznego WHO. To się dzieje. Przeczytaj sobie na stronie. To są dane dostępne, jakie są punkty. Włos na głowie staje. Jeśli się kraje wszystkie zdecydują, to będziemy mieli jeden rząd. Jeden rząd. Światowy, zdrowotny. Znasz, co Matka Boża mówiła w Fatimie? Papież miał to ogłosić, trzecią fa tajemnicę fatimską. Ten papież, któremu Lucja powiedziała to, nie zrobił tego. Dlaczego? Jest tam mowa, była o apostazji, była tam mowa o wielu rzeczach, które. No właśnie. Dowiedz się koniecznie, co się wydarza. Przeczytaj te wszystkie rzeczy. A jeszcze jedno. W przyszłym roku są wybory prezydenckie w Ameryce. Jeśli zbierzesz to wszystko razem, jeśli spojrzysz na to, co się wydarza, to są znaki. Znaki dla ciebie, ty masz czuwać. Ty nie możesz tego przespać czuwać, modlić się. A później przyjdzie czas działania, czas odpowiedzi. Odpowiedzi w wyborach, odpowiedzi na to, co się dzieje w Kościele, w Polsce, w Twojej rodzinie. Proponuję zamawiaj już Msze święte. W intencjach o nawrócenie, tych, którzy Boga nie poznali, o wiarę katolicką dla nich, o ukochanie, Eucharystii. I Maryi. Niech Jezus ci błogosławi.